Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Ostatnie dni, kiedy ropa znajduje się w rejonie 114 dolarów za baryłkę, to czas upływający przede wszystkim pod znakiem wewnątrzunijnych targów i dyskusji o tym, jak to zrobić, żeby nałożyć embargo na ropę rosyjską. To jest pokłosie oczywiście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To jest decyzja, która musi być podjęta jednomyślnie, a więc angażuje bardzo dużo sporów między krajami członkowskimi tej struktury i tak naprawdę będzie decydować o tym, jak będzie wyglądać sytuacja także i na rynku naftowym w całej Europie w najbliższych dniach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na rynku polskim, tutaj mamy spore zmiany, jeśli chodzi o benzynę. Podrożała ona w tym tygodniu o 10 groszy do poziomu 7,33, a dla odmiany olej napędowy potaniał nam o kilkanaście groszy i sprzedawany jest w średniej 7,09. Niewielka zmiana spadkowa dotyczy w tym tygodniu także autogazu. To paliwo było sprzedawane po 3,62. Prognozy na najbliższy czas jednak nie są już optymistyczne. Dla wszystkich paliw silnikowych spodziewamy się ruchu w górę. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy, że to paliwo znajdzie się w przedziale między 7,36 a 7,49. Dla oleju napędowego ten przewidywany przez nas zakres cen to jest 7,07-7,18. A jeśli chodzi o autogaz, tutaj oczekujemy, że ceny ulokują się na poziomie 3,57-3,68 za litr.